Diamenciki, z tej strony Ania i witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Witam Was w filmie o tym tutaj zeszycie. Będę dzisiaj mówiła o tym, jak zacząć dziennik współtworzony. Tak słowami wstępu, ja i moja dziewczyna mieszkamy tysiące kilometrów od siebie i niestety pandemia uniemożliwia nam spotkanie się, dlatego chciałabym zrobić coś wyjątkowego, co chociaż pomoże nam się poczuć bliżej siebie i dzięki czemu mogłybyśmy wspólnie stworzyć coś fizycznego. Pod koniec zeszłego roku zaczęłam tworzyć dla niej paczkę, więc zapakowałam trochę polskich słodyczy, ozdobiłam jeszcze tak świątecznie, dodając malutkie notatki na temat tego, co uważam o danych słodyczach, czy wydaje mi się, że jej to posmakuje, czy nie. Ale jeszcze tego nie wysłałam, ponieważ chciałam zrobić coś więcej. Jako, że zbliżają się walentynki, dla mnie będą za 2 dni, u Was są już raczej w przyszłości, to zaczęłam sobie wspominać o tym, w jaki sposób się poznałyśmy i gdzie jesteśmy teraz i zaczęłam wpadać na masę pomysłów dotyczących rzeczy, które chciałabym mieć gdzieś zapisane i tak się właśnie zaczęło tworzenie tego zeszytu. Główna idea współtworzonego dziennika to to, że tworzymy zeszyt, który będziemy wysyłać tam i z powrotem pomiędzy naszymi rundami. Dzięki temu dystans nie gra roli, bo możemy skorzystać z poczty i po prostu wysyłać taki zeszyt, więc nie jest to problemem do momentu, kiedy przesyłka się zgubi, co mam nadzieję, że się nie stanie, bo chyba bym się popłakała, jakby ten zeszyt gdzieś przepadł po drodze. Będę się chciała na to ubezpieczyć i na przykład zrobię zdjęcia każdej strony. Wydaje mi się, że dobrą opcją byłoby zrobienie skanu całego zeszytu, żeby w razie czego móc te strony ponownie wydrukować, wkleić i nie musieć zaczynać od zera. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, w jaki sposób zacząć taki współtworzony zeszyt oraz pokażę Wam moje pomysły na takie strony. Nie będę Wam chciała pokazywać dokładnie każdej strony, bo po pierwsze jest tam sporo takich prywatnych informacji, które raczej chciałabym, żeby zostały pomiędzy nami, a po drugie wiem, że Ami będzie oglądała ten filmik i chciałabym, żeby mimo wszystko była zaskoczona, jak ten zeszyt do niej dotrze, więc nie będę pokazywała wszystkiego dokładnie, ale opowiem Wam o pomysłach, z których skorzystałam. Wszystkie pomysły oraz inne skróty są wypisane w opisie, więc jeśli interesuje Was któraś konkretna część lub chcecie sobie przeskakiwać pomiędzy nimi, to możecie to zrobić w opisie. A jak już będziecie tam na dole, to zachęcam Was do subskrybowania i włączania powiadomień pod moimi filmami. Jeśli interesuje Was tematyka organizacji, tworzenia między innymi tego typu zeszytów, dzienników oraz tematyka LGBT, którą zamierzam poruszać coraz częściej i będę Was prosiła na Instagramie o pytanie do Q&A LGBT, więc zapraszam Was tam oraz na nasz serwer na Discordzie, który również jest podlinkowany w opisie. To może zacznijmy od tego, jaki zeszyt wybrać. Szczerze mówiąc, to nie mam tutaj wiele do powiedzenia, bo sprawdzi się większość zeszytów i jest naprawdę tyle pięknych opcji, że sama miałam problem z wyborem. Ostatecznie zdecydowałam się na zeszyt ze sklepu Teddy. Nie jestem pewna, czy można go gdzieś dostać online. Ja kupiłam go stacjonarnie za jakieś 10 złotych, może 15. Minusem jest to, że ta jakość może nie jest jakaś szokująca, najlepsza, ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. Inny zeszyt, który otwiera się w ten sposób, ale niewygodnie się w nim pisze przez tę otwieraną część, dlatego ostatecznie się na niego nie zdecydowałam. Moja podpowiedź dla Was jest taka, żeby znaleźć zeszyt, który jest dobrej jakości, ponieważ jeśli zamierzacie wysyłać ten zeszyt pocztą w te i we w te, to on przejdzie przez dużo. Używanie folii bąbelkowej podczas wysyłki albo jakiejś koszulki, czegoś miękkiego może Wam pomóc w ochronie Waszego zeszytu, ale jeszcze zobaczymy, jak się sprawdzi nasz. Zeszyty, które ja mogę polecić, pochodzą z Dingbats. Niestety nie mają oni polskiej siedziby i trzeba dopłacać dość sporo za przesyłkę i ostatnio jak kupowałam zeszyt do bullet journalingu, to zapłaciłam jakieś 100 zł. Dlatego tym razem chciałam tego uniknąć, ale jeśli ten zeszyt nie da rady, to ja wiem, że tamten naprawdę da. Jest masa opcji, są eco-friendly, więc jeśli szukacie czegoś niezniszczalnego, to na pewno warto się przyjrzeć tamtym opcjom. No to teraz przejdźmy do moich pomysłów na stronę.
Wydaje mi się, że jedyną rzeczą, która nas ogranicza, jeśli chodzi o tworzenie takiego dziennika, to nasza wyobraźnia. Możecie pisać o czymkolwiek, możecie tworzyć tam cokolwiek. Mogą to być rysunki, ale też nie czujcie presji, żeby robić coś w jakiś konkretny sposób. Ja na przykład lubię wizualne rzeczy, więc będę używała dużo naklejek, washi tapes, rysowała i używała brush penów. Ami jest lepsza w słowach, więc domyślam się, że ona będzie więcej pisać. Więc nawet w momencie, kiedy będę Wam pokazywać, jak wyglądają moje strony, starajcie się na nich nie wzorować, tylko właśnie wykorzystywać to, w czym jesteście dobrzy i to, co lubicie robić. No to opowiem Wam o kilku moich pomysłach na strony. Pierwszą z nich jest nasza historia. Akurat jest to nasza historia w moich oczach, bo wydaje mi się, że Ami może inaczej będzie pamiętała niektóre szczegóły, więc też fajnie będzie zobaczyć, czy może nie zgodzi się z którymś z tych rzeczy, które zapisałam, ale zajęło mi to kilka stron. Wypisałam wszystko datami, wydarzeniami. Musiałam zrobić duży research, przeglądając nasze rozmowy, screeny i zapisując sobie wszystkie takie daty, które udało mi się znaleźć i już w tym momencie nie potrafiłam sobie przypomnieć niektórych szczegółów i wiem, że z czasem będzie coraz gorzej. Z czasem będę pamiętała coraz mniej szczegółów, dlatego chciałam to zapisać tak szybko, jak mogę. Zajęło mi to kilka stron i jedną z nich jest nasza pierwsza rozmowa, także udało mi się znaleźć tę rozmowę, przepisać ją razem z emojis, które używałyśmy, także to jest też taki element wizualny. Wydaje mi się, że jest to fajny sposób, głównie dla osób, które tak jak ja mają słabą pamięć, żeby móc to utrwalić w takiej formie na papierze. Ja mam pamięć złotej rybki, mi z głowy wypadają wszystkie szczegóły, daty, dlatego ten sposób u mnie się sprawdzi i dlatego też stworzyłam kolejną stronę, którą są inne, ważne dla nas daty. I tu wypisałam inne daty, których nie udało mi się uwzględnić na wcześniejszych stronach, takie od kiedy jesteśmy parą, kiedy Ami po raz pierwszy wystąpiła w moim filmiku, było to 11 grudnia na Vlogmasach, jeśli kogoś to interesuje i chciałby znaleźć ten filmik. I zostawiłam jeszcze trochę więcej miejsca, do którego będzie można dopisać jakieś daty. Może Ami wpadnie na któreś, których ja nie pamiętałam, których nie udało mi się znaleźć. I dzięki temu będziemy w tym roku mogły świętować rocznicę tych takich mniejszych i większych wydarzeń. Kolejnym pomysłem są statystyki online. I pozwólcie, że wyjaśnię ten punkt, bo może po nazwie niewiele Wam to mówi, ale jest to fajny sposób, fajny pomysł dla osób, które albo poznały się online, albo dużo online piszą. Akurat mamy pandemię, więc wydaje mi się, że dużo z nas kontaktuje się z innymi, głównie właśnie w takiej formie online. Dlatego to, co ja zrobiłam, to przejrzałam nasze wiadomości na Discordzie. Dzięki opcji lubki można znaleźć liczbę wiadomości wysłanych przez albo jedną, albo drugą osobę, więc spisałam te liczby i akurat okazało się, że wysłałam ponad 4000 wiadomości mniej niż Ami, co na początku trochę mnie zdziwiło, ale wydaje mi się, że ja rzeczywiście piszę dłuższe wiadomości, nie wysyłając kilka krótkich, więc chyba po prostu taki mam styl pisania, ale mimo wszystko bardzo mnie to zdziwiło i sprawdziłam też liczbę wiadomości, w której znajdują się konkretne słowa. Także kto częściej mówi LMAO, kto częściej mówi I love you, kto częściej wysyła jakieś zdjęcia i w większości nich wygrała Ami, co też bardzo mnie zdziwiło. Ale potem tak sobie zaczęłam myśleć i wydaje mi się, że ja po pierwsze często popełniam błędy, a po drugie ja na przykład piszę LMAO zamiast po prostu LMAO. Więc w momencie, kiedy szukałam na przykład niektórych tych słów, ale przeciągniętych, czyli w momencie, kiedy powtarzają się jakieś litery, to właśnie w tych kategoriach wygrałam ja. Niektórych z tych rzeczy na pewno się nie spodziewałam, ale było to bardzo ciekawe i na pewno można byłoby stąd wyciągnąć wiele wniosków i jest to coś fajnego do poszukania. Nasze ręce. I jest to pomysł, który zrozumieją lesbijki, tak mi się wydaje, ale chciałyśmy po prostu porównać nasze ręce, bo mi się wydaje, że mam małe ręce, ale ja mam bardzo chude
ręce, które mają długie palce, więc prawdopodobnie będę miała dłuższe palce, ale chciałabym to sprawdzić. Także opcję, którą wymyśliłyśmy, to to, żeby po prostu obrysować nasze dłonie. Także jedną stronę wykorzystałam ja. Zostawiłam też drugą stronę dla Ami razem z małą instrukcją o tym, żeby długopis trzymać od góry 90 stopni od kartki, żeby ten obrys był jak najbardziej dokładny, bo można byłoby to robić pod kątem i tak wchodzić pod rękę, ale wtedy wyszłoby to zupełnie inaczej, także a jest to dość specyficzne, ale chciałam, żeby wyszło to jak najdokładniej. Także w końcu będziemy w stanie porównać nasze dłonie. I następny pomysł, którym jest dystans między nami. Jest to pomysł dla osób, które są w związkach na odległość albo po prostu mieszkają daleko od siebie lub aktualnie przebywają daleko od siebie, więc narysowałam Polskę, narysowałam stan, w którym mieszka Ami, narysowałam nawet takie serduszka mniej więcej w okolicy, w których jesteśmy oraz korzystając z Google Maps sprawdziłam odległość pomiędzy tymi dwoma punktami. Także sprawdziłam i kilometry, i mile i z obu wyszły naprawdę piękne liczby, co jest bardzo ciekawe, ale zapisałam je sobie i wydaje mi się, że te liczby to będą takie nasze liczby, bo są naprawdę łatwe do zapamiętania. Także znów jest to coś, co można byłoby napisać w dwóch linijkach, ale ja jestem osobą, która lubi wszystko przedstawiać pięknie, wizualnie, więc razem z tymi konturami stanów, krajów, wygląda to całkiem fajnie. Nasza lista rzeczy do zrobienia, czyli tak zwany bucket list, rzeczy, które chcemy zrobić, ale właśnie wspólnie. Także przedzieliłam stronę na pół, po lewej stronie ja wypisałam 10 rzeczy, które chciałabym wypisać. Nie jest to takie top 10 najlepszej rzeczy do zrobienia, tylko po prostu takie pomysły, które miałam w głowie, bo nie chciałam zastanawiać się nad tym za wiele. I po drugiej stronie kartki zostawiłam miejsce dla Ami do wypisania jej pomysłów na nasze bucket list. Jedzenie do spróbowania, czyli takie bucket list, ale jedzeniowe. Jeśli pochodzicie z różnych krajów lub kultur, to na pewno jest masa jedzenia, które druga osoba chciałaby spróbować, albo wy chcielibyście, żeby ta osoba spróbowała, jest to coś nowego, więc po jednej stronie wypisałam polskie jedzenie, po drugiej stronie zrobiłam miejsce na amerykańskie jedzenie. Ja oczywiście musiałam to przedstawić w takiej formie wizualnej, więc zarysowałam rysunek do każdego jedzenia. Ale jest to pomysł, który możecie wykorzystać nawet jeśli jesteście z jednego kraju, z jednej kultury i znacie takie samo jedzenie, bo wtedy po prostu możecie wypisać jedzenie, które chcecie wspólnie spróbować, czyli po prostu coś, co będzie dla Was nowego. My jako coś, i tu wiem, nazwa znów niewiele mówi, dlatego pozwólcie, że wytłumaczę. Nie wiem, czy obserwujecie takie astrologiczne profile na Instagramie, które na przykład przedstawiają znaki zodiaku jako emojis, jako piosenki, jako jedzenie. I możecie sprawdzić, jaką strzelec jest piosenką, tak przykładowo. I to, co ja zrobiłam, to nas jako emojis, także można byłoby wykorzystać którykolwiek z tych pomysłów, piosenki, jedzenie, ale ja stawiłam na emojis i zaczęłam myśleć o takich emotikonach, które przypominają mi mnie oraz o emotikonach, które przypominają mi Ami. Także narysowałam po 5 emotikon do mnie i do Ami oraz zostawiłam 2 linijki dla niej, żeby ona też wybrała emojis dla mnie i dla siebie. Także znów chciałam zrobić coś takiego wizualnego, nie ma tu wiele tekstu, ale jestem ciekawa, co ona będzie uważała i czy jej opcje będą się zgadzały z moimi, czy będą zupełnie inne. I już ostatni pomysł na dziś to nasze piosenki. Jest to tworzenie takiej jakby playlisty, ale w formie papierowej. Akurat mamy playlistę na Spotify, do której dodajemy nowe piosenki w momencie, kiedy sprawiają, że myślimy o sobie nawzajem, ale chciałam to zrobić w takiej formie i mieć to wypisane, także wybrałam kilka piosenek, zapisałam je. Oczywiście musiałam to ładnie przedstawić i są to takie piosenki, które jak słyszę, to od razu myślę o niej i wydaje mi się, że takie tworzenie playlist czy podsyłanie muzyki to jest jedna z najbardziej romantycznych rzeczy, więc to był ostatni pomysł na dziś. I to już tyle, jeśli chodzi o mój współtworzony dziennik oraz moje pomysły. Jako, że mamy pandemię, która nie zniknie z dnia na dzień, to wciąż musimy myśleć o sposobach, żeby zostać w kontakcie z innymi i żeby pamiętali oni, że o nich myślimy, także wydaje mi się, że jest to jeden z takich właśnie fajnych sposobów. Jeśli zdecydujecie się skorzystać z tego pomysłu, to będzie mi bardzo miło, jeśli podeślecie mi zdjęcia, filmiki na Instagramie, bo uwielbiam oglądać
Wasze twory. To już tyle na dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Pa!